Hej, zapraszam Was dzisiaj na tutorial do tego makijażu. To jest taki upiększający, czerwono-dywanowy makijaż urodzinowy. Dlaczego urodzinowy, to Wam zaraz powiem, ale już mogę Wam zdradzić, że wszystkie kosmetyki, których dzisiaj użyłam do wykonania makijażu, są drogeryjne. I mamy tutaj takie rzeczy, które musicie zobaczyć. Uwierzcie mi, że będziecie wdzięczni, jak zobaczycie ten jeden element, albo i drugi, albo i trzeci. To są też kosmetyki, które są w tym momencie wszystkie w promocjach, są dostępne w niższych cenach. No i jeszcze jeden aspekt dzisiejszego filmiku jest taki, że to będzie Get Ready With Me, czyli będzie pielęgnacja i makijaż. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od tego, dlaczego dzisiejszy makijaż jest urodzinowy. Są dwa powody ku temu. Po pierwsze, 14 maja są moje urodziny i tak sobie pomyślałam, że to jest taki makijaż, który jubilatka mogłaby sobie wykonać, żeby właśnie czuć się tak, wiecie, w centrum zainteresowania. A druga okazja urodzinowa jest taka, że Superfarm, czyli partner dzisiejszego odcinka, obchodzi obecnie 20 lat, 20 urodziny. No i właśnie z okazji tych 20 urodzin Superfarm Poland został wypuszczony nowy folder kosmetyczny, folder urodzinowy pod hasłem 20 lat to piękna historia. W folderze, oprócz tego, że mamy pełno promocji, pełno dobroci, i to jest zarówno, wiecie, promocje na dermokosmetyki, na kolorówkę, na zapachy, mnóstwo tego. Tutaj jest też pełno rzeczy, które ja Wam na kanale polecałam. To dodatkowo jest też kolekcja urodzinowa, która jest opatrzona takim specjalnym logo właśnie. 20 lat to piękna historia. Jednym z elementów tej kolekcji urodzinowej na przykład jest mój ulubieniec, czyli olejek Enjoy the Calm z The Oli Botanica. No, ogólnie sporo tutaj jest takich specjalnych rzeczy. Jest też ta piękna pomadka, żeby Wam nie zdradzać za dużo. Ogólnie też wszystkie kosmetyki, o których dzisiaj będę mówić, które będę Wam pokazywać, są w promocji w tym folderze. Folder obowiązuje do 19 maja, także jeszcze trochę czasu macie. I oczywiście wszystkie promocje obowiązują zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie online. Ja oczywiście w trakcie dzisiejszego filmiku przedstawię Wam mnóstwo moich typów z tego folderu, którymi warto się zainteresować, ale żebyście mieli pełen obraz na sytuację, to jest na przykład promocja na ten krem Embryolisse, na The Oli Botanica, też jest na kilka rzeczy, na Biodermę, znowu na taupę na całą serię jest minus 20%. Zresztą przecież nie będę Wam czytać całego folderu. Najlepiej będzie, jak sami go przejrzycie. Link bezpośredni do folderu będzie też w opisie pod filmem. Pamiętajcie tylko o dwóch najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, promocje obowiązują zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online, a po drugie, promocje trwają do 19 maja. Wszystko mamy wyjaśnione, przechodzimy do szykowanka. Jak na Get Ready With Me przystało, zaczynamy od maseczkowania. Ja lubię nagrywać Get Ready With Me, bo przynajmniej wtedy mam wymówkę, żeby, wiecie, bardziej o siebie zadbać. I zaczynamy od płatków pod oczy. To są płatki z marki Life, czyli marki Superfarm, i to też jest właśnie jeden z elementów tej kolekcji urodzinowej. Akurat przy tych płatkach w opakowaniu mamy cztery pary, czyli, wiecie, na cztery razy możemy ich użyć, no bo one są jednorazowego użytku. To są ogólnie płatki liftingujące, też ze śluzem ślimaka. Pamiętajcie, że to jest śluz ślimaka, czyli to, co on zostawia, jak idzie, to nie jest śluz ze ślimaka, więc to jest bardzo duża różnica. A jeśli chodzi o maskę na twarz, to w sumie mogłabym zrobić teraz też takie ASMR, nie? Z tymi opakowaniami wszystkimi. Moją maseczką na twarzy będzie taka maska w płachcie z Liraka. Ogólnie teraz jest w tym nowym folderze taka promocja, że przy zakupie jakiegoś kremu czy serum z Liraka za 1 grosz dostajecie maskę i właśnie ja tę maskę dzisiaj wykorzystam. To jest maska premium. Ona ma być rozświetlająca, wypełniająca, wygładzająca i nawilżająca, czyli jak znalazł do przygotowania skóry przed makijażem. To jest naprawdę maska premium, ona jest złota. Tylko teraz zgłupiałam i nie wiem, którą stroną mam ją nałożyć. Czy złotem do skóry, czy nie złotem do skóry? Muszę to sprawdzić w internecie. Oto kilka pasujących obrazów. Nie, nie. Jestem na stronie Superfarm i ta maska, jakbyście chcieli ją kupić samodzielnie, kosztuje 60 zł, także za 1 grosz dobry deal. Internet nic nie mówi na temat tego, jak tę maskę nałożyć, ale sugerując się tym, że złoto jest na zewnątrz, też u pani na opakowaniu, to tak też ją nałożę. Czyli będę człowiekiem w złotej masce. Ale chyba dobrze ją nałożyłam, bo z drugiej strony ona jest taka bardziej jak chusteczka higieniczna, więc no, jakoś intuicja mi podpowiada, że dobrze nałożyłam. I ona jest dość spora, słuchajcie. Naprawdę.
I tę maskę mam zostawić na 15-20 minut. W międzyczasie zamaseczkuję się cała i jeszcze nałożę maskę na dłonie. To jest Elbiotica i też kolekcja urodzinowa. Człowiek w żelaznej masce się żegna. Do zobaczenia za 20 minut. No to jestem już wymaseczkowana. Prawie jestem przygotowana do wykonywania makijażu. Prawie, bo jeszcze muszę nałożyć kremy. Ta maseczka z Liraka, no świetna jest. Co tu ukrywać? Nałożyłam sobie jeszcze, wiecie, resztę tej esencji z opakowania na twarz po ściągnięciu maseczki. Ona się niesamowicie szybko wchłania. Zostawia skórę nawilżoną i rzeczywiście jest tak lekko rozświetlona ta skóra, ale bez drobinek. I ta maseczka, co bardzo ważne, się nie roluje, czyli wiecie, jest skóra nawilżona, ale jak tak przejadę, to mi tutaj nic nie wałkuje pod palcami, więc wiem, że makijaż nie zacznie nagle fisiować. I ta maska do dłoni też super sprawa. Nigdy wcześniej nie robiłam takiej maski na dłonie, ale ja ostatnio miałam znowu problem z AZS, dlatego znowu nie mam od jakiegoś czasu pierścionków żadnego rodzaju. No i nie podrażniło mi tego, a wręcz właśnie ukoiło, więc całe dłonie są super nawilżone. Proszę bardzo. Nałożę jeszcze pielęgnację i na twarz będzie to krem, uwaga, Embryolisse Le Crème Concentré. Tak? Teraz? Bliżej? Ostatnio mówiliście, że właśnie na końcu jest akcent, więc concentré. Bo choć ta maska jest dość mocno nawilżająca, to ja dzisiaj będę używać takiego zastygającego, długotrwałego podkładu, więc przyda mi się takie dodatkowe nawilżenie. Pod oczy nałożę krem z The Oli Botanica Keep an Eye on It. Ja go już Wam kiedyś pokazywałam w ulubieńcach, tylko ja Wam wtedy mówiłam, że używam go na noc, bo to jest takie masło, to jest taki dosłownie balsam jakby pod oczy. Wtedy w ulubieńcach Wam mówiłam, że używam go na noc, bo bałabym się nakładać go w ciągu dnia pod makijaż, przez to, że jest taki tłuściutki i treściwy, ale Wy mi napisaliście w komentarzach, że on jest właśnie pod makijaż idealny. I rzeczywiście, przetestowałam go już kilka razy w tej formie i też się świetnie sprawdza. Podkład, którego dzisiaj będę używać, to jest nowość, to jest ten Maybelline Super Stay Active Wear. On ma być ultratrwałym podkładem do 30 godzin. Ja go jeszcze do tej pory nie nosiłam przez cały dzień na twarzy, zrobiłam sobie jedynie swatche. I z tych swatchy wyszło, że najlepiej będzie mi pasować mieszanka dwóch kolorów i to jest 07 i 21. To jest też podkład, który dość szybko zastyga, więc jakoś specjalnie długo się nie można z nim bawić. Więc nałożę go najpierw na pół twarzy, gdzie tak właśnie rozcieniając, bo on ma no, dość mocne krycie. I wklepujemy. A jeśli chodzi o jego krycie i moc ujednolicającą, to tak to wygląda. Cienka warstwa podkładu, bez podkładu. No i ten podkład wygląda naprawdę, naprawdę spoko. Nałożyłam go oczywiście jeszcze na czole i musnęłam po szyi i dekolcie. Jak mam odsłonięte ogólnie jakieś partie ciała tutaj blisko twarzy, to lubię je też, wiecie, musnąć podkładem tak dla 100% pewności, że wszystko do siebie pasuje. I z tego co widzę, przynajmniej wydaje mi się, że nie będę musiała w ogóle pudrować boków twarzy przy tym podkładzie. Ale zobaczymy. Na razie przykryję sobie cienie pod oczami. Zacznę od korektora Maybelline Instant Anti-Age Eraser Eye w odcieniu Light. To jest sztuka, która jest ze mną już od jakiegoś czasu. I nie wiem, czy nie będę musiała użyć jeszcze jednego korektora, odrobinę jaśniejszego tutaj, wiecie, poniżej doliny łez, ale zaraz zobaczymy. No ja bym powiedziała, że już nie potrzebuję jaśniejszego odcienia i na szybko sobie teraz przypudruję tę okolicę pod oczami pudrem z Rimmela. To jest Edition by Rimmel i zaraz Wam opowiem o tym pudrze trochę więcej, tylko najpierw sobie tutaj wszystko utrwalę. No dobra, większość, a właściwie cały korektor jest już przypudrowany, to mogę zacząć normalnie mówić. To jest, teraz fajnie wyglądam, to jest takie duo, to jest puder pod oczy i korektor. Tu jest, wiecie, jeszcze do otwarcia. Zaraz wysypię wszystko. Tu jest korektor kremowy. I ja tego produktu kiedyś używałam. To było lata temu. Mam ochotę powiedzieć, że 5 lat temu. I wtedy on mi się nie spodobał. Ale ostatnio przetestowałam go jeszcze raz. I on jest naprawdę fajny. Wiecie, gusta się zmieniają, sposoby aplikacji się zmieniają, zmienia się skóra i tak dalej. I dlaczego on mi się kiedyś nie podobał, to ja nie wiem. No po prostu jest, zobaczcie, jest Photoshopem. Wiadomo, że już sam korektor mi ładnie zakrywa cienie, ale ten puder, zobaczcie, tutaj też wszystko fajnie utrwala i od razu bluruje cały, wygładza to wszystko.
Minusem jest oczywiście to, że jest tutaj jego bardzo mała ilość. To jest produkt stricte przeznaczony do okolicy pod oczami. Mamy tylko 2,8 g, więc jego, już bym tak wiecie, rozłożyście na okolice czoła czy wokół ust nie używała, ale jakby co, jest fajna opcja, jeszcze jedna drogeryjna właśnie, jeżeli chodzi o okolice pod oczami. Ja już tego, co wysypałam, użyję na takie symboliczne przypudrowanie okolicy wokół ust. Ale no właśnie policzków pudrować nie będę, tylko przydałoby się jeszcze nałożyć korektę pod drugie oko, nie? Także fajnie jest po czasie wrócić do jakichś kosmetyków, które nam kiedyś nie pasowały, bo może się okazać, że coś odkryjemy na nowo. Jeszcze plusem tego właśnie duo korektora i pudru pod oczy z Edition by Rimmel jest to, że on nie bieli, bo on występuje w takich właśnie odcieniach beżu, wiecie, trochę bardziej żółte, trochę mniej żółte i chyba w 4 czy 5 odcieniach, także można sobie to dobrać rzeczywiście do siebie. W razie dylematu między wyborem dwóch kolorów raczej bym się tutaj skłaniła ku temu jaśniejszemu odcieniowi, ale no zobaczcie, naprawdę bardzo fajny puder pod oczy. On nie ma drobinek w sobie, tak? To jest takie właśnie wygładzenie. Także naprawdę cieszę się, że go spróbowałam jeszcze raz. A czoło utrwalę pudrem matującym z Maybelline i zrobię taki trochę baking, czyli nabieram puder na gąbkę, trochę go odciskam na dłoni i taką zmniejszoną ilość dopiero wklepię sobie w czoło, a nadmiar usuwamy pędzlem. Czas na brwi i tu kolejne nowości. Pierwsza z nich to jest taka cienka, automatyczna kredka z L'Oreala. Ja mam odcień Dark Brunette, no i właśnie z jednej strony mamy wykręconą kredkę, z drugiej strony cieniuteńką i taką, wiecie, zgrabną, jak to mówię, spiralkę. Także kształt sobie uzupełnię tą kredką. I ten Dark Brunette to jest taki chłodny brąz. Jest jeszcze drugi brunetkowy kolor, to jest po prostu brunet. Przy okazji używania takiej kredki automatycznej myślę, że warto powtórzyć ten trik, że jeżeli chcecie, żeby taka kredka była bardziej precyzyjna, na przykład do dorysowywania włosków, to pamiętajcie, że możecie ją pouderzać o jakieś twarde podłoże i ona wtedy się spłaszcza. I jak jest taka spłaszczona, to te krawędzie idealnie Wam włoski namalują. O, proszę bardzo. No i koniec końców musiałam użyć obu kolorów, bo ten chłodniejszy okazał się dla mnie jednak na całych brwiach za chłodny. I tego drugiego odcienia brunet użyłam właśnie bardziej od łuku, wiecie, w stronę końca. Natomiast początki, jak i te włoski, domalowałam chłodniejszym odcieniem. No i czas na ujarzmienie kształtu. Mam następną nowość, jaką jest żel do brwi. To jest L'Oreal Plump and Set Brow Artist i to jest taki żel z maluteńką spiralką. Jeszcze go nie testowałam, słuchajcie. Także zobaczymy, jakie będzie miał właściwości utrwalające. Na pewno będziecie pytać o moc tego żelu do brwi. Sytuacja wygląda następująco. Jak robię test grzywki, to włoski się nie ruszają. I też ten, który Wam ostatnio pokazywałam, uparty włosek, który rośnie w dół, też udało się ujarzmić i przykleić. Także wydaje mi się, że żel dał radę. Może nie jest jakiś super najmocniejszy ze wszystkich, jakie znam, ale no nic tutaj nie opada. Także jest potencjał. No to przejdźmy do mojego chyba ulubionego elementu makijażu, jakim jest bronzer. Tutaj mam Back to Bronze z L'Oreala. Zobaczcie, jaki ładniutki. A ponieważ ja mam nieprzypudrowane policzki i też nie chcę ich pudrować, bo podkład jest zastygający, ale mimo tego zastygania podkładu, wiecie, no i tak nie chcemy mocno przyciskać do skóry, żeby cokolwiek poruszyć. Więc wziąłem sobie 4 pędzel, taki bardziej rozczapierzony wachlarzyk, nie wachlarzyk, zmiatełkę. I będę tylko delikatnie muskać po tej skórze. I wtedy, wiecie, mam pewność, że nie naruszę sobie podkładu. To jest przepiękny odcień bronzera. No od razu ten policzek lepiej wygląda. No i oczywiście na czoło też nakładam bronzer, tak samo zresztą jak puder i podkład, tylko ja często w edycji wycinam moment, jak cokolwiek nakładam na czoło, żeby osoby, które się denerwują, jak dotykam grzywki, się po prostu nie denerwowały. Z bronzerem naprawdę wszystko wygląda lepiej.
Przechodzimy do różu i rozświetlacza. Mam tutaj takie fajne duo z Edition by Rimmel. To jest taki róż w odcieniu różo-brzoskwiniowym i fajny szampański rozświetlacz. To jest odcień 140 i ten różyk daje nam taki bardzo świeży efekt. Ale trzeba przyznać, że podkład daje bardzo nieskazitelny efekt. Natomiast jednak podtrzymuję już, wiecie, po tych kilku godzinach noszenia podkładu, jak już siedzę tutaj nagrywając, że przy cerze normalnej lub mieszanej nawet nie ma za dużej potrzeby pudrywania go. Zobaczcie, jaki ten rozświetlacz jest piękny z tego duo. Jeśli macie ten podkład i macie cerę tłustą, no to właśnie dajcie znać, jak on się u Was sprawdza, bo potencjalnie jest ekstremalnie trwały. Także na ten moment można spokojnie powiedzieć, że wszystko jest flawless. Musimy dołożyć jeszcze makijaż oczu i ust. I cyk, makijaż jednego oka mamy gotowy. No prawie gotowy, bo brakuje jeszcze tuszu, ale wszystko po kolei. I dzisiaj będziemy używać takich fajnych, kieszonkowych, niepozornych paletek z Revlonu. To, że ja ich jeszcze nigdy wcześniej nie używałam, to jest w ogóle, nie wiem, niepojęte. Ja je widziałam gdzieś tam wcześniej, wiecie, w drogeriach, ale nie wiem, nigdy mnie do nich nie ciągnęło, a się okazuje, że naprawdę są warte zainteresowania. Po pierwsze, mają fajną, kieszonkową formę. Po drugie, cienie są naprawdę mocno pigmentowane i jak zaraz zobaczycie na lewym oku, cudownie się blendują. Zobaczcie, to są swatche z tego Mavericka. A Insider to jest paletka, w której są same matowe cienie. I tak będziemy używać właśnie cieni z jednej i z drugiej palety, ale zanim jeszcze przejdziemy do aplikacji cieni, muszę Wam pokazać błyski, bo musimy o tym porozmawiać. Na pewno kojarzycie markę Constance Carroll, albo te osoby, które są bliższe mojemu rocznikowi, na pewno tę markę kojarzą. To jest trochę taki sentymentalny element, bo to są kosmetyki, których ja używałam, wiecie, gdzieś w liceum, na początku mojej w ogóle przygody z makijażem. To był korektor taki w sztyfcie i puder prasowany. A teraz patrzcie, ta marka wraca. I to wraca z absolutnymi perełkami, a właściwie turbopigmentami, bo dosłownie to są produkty, które się nazywają turbopigmenty. I ta nazwa bardzo dużo mówi. Zobaczcie, tutaj jeszcze mam poprzedni swatch z tej palety Revlonu, ale patrzcie na to. To jest przecież jakiś w ogóle żart. Patrzcie na to. I uwaga. To są takie foliowe blaski. No, hit. One są teraz objęte promocją za 19,90 za sztukę. I te swatche, które Wam tutaj zrobiłam, to są od dołu do góry 0,5. Chłodny złoty to jest 0,7, a żółty złoty to jest 14. I dzisiaj właśnie tego chłodnego złotego odcienia będę używać, bo bardzo mi się ładnie komponuje, wiecie, ze swetrem i z tłem. Ale jest jeszcze jeden blask, którego dzisiaj też chciałam użyć, ale właśnie ze względu na to, że to chłodne złoto bardziej do mnie dzisiaj pasuje, stanęło na tym turbopigmencie. Jest taki złoty eyeliner z Edition by Rimmel i to jest taki cień, który oczywiście może być też przepięknym eyelinerem, ale zobaczcie, jak on wygląda jako rozklepany cień. To jest też taki metaliczny, no teraz zrobiłam to bardzo niechlujnie, ale z takim metalicznym blaskiem. Naprawdę też przepięknie wygląda. I jakby dzisiaj bardziej kolorystycznie mi pasowało takie żółte złoto, czy to w ubiorze, czy w tle, no to właśnie bym tego eyelinera używała na ten sam obszar, na którym mam ten turbopigment, bo to jest eyeliner, który zastyga. Więc jakby nim osiągniemy taki bardzo wodoodporny makijaż, ale że mi na wodoodporności dzisiaj nie zależy, to użyjemy tego turbopigmentu. Także co? Przechodzimy do makijażu oczu. I zaczynamy od paletki Insider i z tej palety będziemy używać tego matowego beżu. To nim będę właśnie rozjaśniać łuk brwiowy, a ten ciemny brąz pójdzie na zewnętrzny kącik. Nie chcę dzisiaj robić obsypki, no bo wiecie, nie pudruję boków twarzy, a jak zrobię obsypkę, to później ten puder gdzieś będzie musiał osiąść. Dlatego nabieram małą ilość cienia i go sobie tak będę stopniowo budować. Ale naprawdę super są te cienie. I staram się nadać oku taki wydłużony kształt. Od razu rozblendowując tę krawędź, czyli tak sobie po prostu dotykam, tak sobie doklepuję.
No i tutaj wychodzę delikatnie powyżej załamania powieki. Zaraz to sobie dopracuję, tylko wiecie, chcę przy rozluźnionym oku, patrząc na wprost, zobaczyć, dokąd muszę ten cień nałożyć. Te cienie są na tyle plastyczne, że można je dokładać, tak wiecie, stopniowo. Czyli nawet jeden mat się na drugi mat przykleja. Co nie jest w sumie aż tak często spotykane, więc naprawdę są super. Super intensywny, plastyczny, ciemny brąz, matowy, który się idealnie przykleja. No czego chcieć więcej? Już ja jestem zadowolona od razu, nie? Wezmę sobie jeszcze troszkę tego ciemnego brązu, tak minimalnie, zobaczcie, tutaj na tą dolną powiekę. Ale to wszystko, po prostu to mi ułatwi połączenie górnej powieki z dolną. Dalej z palety Maverick, używając tego trzeciego co do ciemności brązu, rozblenduję sobie odrobinę tę krawędź, żeby ten złoty cień, ten chłodny złoty cień nie przechodził od razu na ciemny brąz. On tutaj nam posłuży jako taki łącznik. No masakra, jak one się łączą, patrzcie. I zmieniam pędzel na siódemkę i dalej używając tego samego cienia podkreślimy prawie że całą dolną powiekę. I tym, co mi zostaje na pędzlu, tutaj blenduję dół tego ciemnego cienia, żeby sobie taką, wiecie, ścieżkę od razu wyznaczyć. I przychodzimy do tej paletki Maverick i używając tego ceglastego koloru rozblendujemy sobie cienie powyżej załamania. Czyli tutaj, o. I sobie połączymy od razu ten ciemny brąz. No i oczywiście niezastąpiony matowy beż na łuku brwiowym, który też przy okazji ładnie mi rozblenduje ten ceglasty kolor. No i czas na klucz programu, czyli naszą błyskotkę. Ja będę ją przyklejać na mokry korektor, dlatego on już trochę, wiecie, zdążył wyschnąć, więc ja dołożę małą ilość i sobie to wszystko ładnie wklepię, żeby przed nałożeniem cienia korektor znowu był plastyczny, taki mokry. No i na palec nabieram Turbo Magic Pigment w odcieniu 07 i ciach. Krawędzie sobie rozblenduję pędzelkiem i on się może nam teraz trochę poosypywać, ale jak okolica pod okiem jest przypudrowana, to zobaczcie, nie mam problemu, żeby się pozbyć tych niepotrzebnych błyskotek. I naprawdę powtarzam się, ale okolice pod oczami jest flawless. I tym samym sposobem nakładam jeszcze jedną mokrą warstwę korektora na wewnętrzny kącik dolnej powieki i znowu nakładam Turbo Pigment. Jeszcze używając tego najciemniejszego brązu, który był w zewnętrznym kąciku, przyciemnię sobie linię rzęs. Tak po prostu, żeby nie było prześwitów między rzęsami. No i jeśli o makijaż oczu chodzi, to zostało nam już tylko wytuszowanie rzęs i mam tutaj tusz z Isadory Grand Volume Lash Styler, który ma bardzo ciekawą szczoteczkę. Zobaczycie, to jest silikonowa szczoteczka, która z jednej strony jest kompletnie płaska, a jak ją przekręcimy, to ma zupełnie różne dwa kształty, także potencjalnie będzie fajnie rozdzielać i unosić rzęsy. Jest fajne dlatego, że jak chcemy po prostu pokryć rzęsy tuszem bez, wiecie, strachu, że dotkniemy szczoteczką do powieki, to można po prostu nałożyć ten tusz bokiem, tym płaskim bokiem. Podoba mi się. Naprawdę nie wygląda to głupio. Na pewno na prawym oku będzie to wyglądało gorzej, bo tutaj są po prostu gorsze rzęsy. Ale i tak wydaje mi się, że przykleję połówki, bo to cieniowanie jest po prostu bardzo rozległe i te naturalne rzęsy tak chyba nie wystarczają w tym momencie. Dodałam jeszcze połówki rzęs przyklejane od dołu, wytuszowałam dolne rzęsy i makijaż oczu zyskał takiej spójności i równowagi zarazem.
No i ostatni element, jakim jest makijaż ust. Tutaj przygotowałam czerwoną pomadkę. I to jest pomadka z L'Oreala, też z tej urodzinowej kolekcji. I ona jest taka piękna, bo to, że ma piękny kolor, to jedno, ale ona jest cała w serduszka. Zobaczcie, że na całej pomadce mamy serduszka. Pięknie to wygląda. I teraz ten makijaż będzie robił efekt wow. I makijaż jest gotowy. Prawda, że jest taki bardzo gwiazdorski. Do kompletnego wyszykowania brakuje mi jeszcze tylko jednego elementu, jakim jest zapach, perfumy. I dzisiaj wybrałam Gucci, uwaga, będzie mój francuski, Memoir d'une odeur. Ktoś powinien zrobić taką kompilację, kiedy Maxi próbuje mówić po francusku. Jeśli chodzi o mój opis tego zapachu, to jest konkretny zapach, ale z kwiatowymi tonami. A jeżeli chodzi o ekspercki opis tego zapachu, to jest to mineralny, drzewny zapach. Jest to unisex, czyli zapach dla kobiet i dla mężczyzn. Mamy tutaj nuty rumianku rzymskiego, esencję drzewa, elementy cedrowe i sandałowe i jaśmin i piżmo. I chyba to piżmo właśnie mnie do tego zapachu ciągnie. Ja lubię takie konkretne, zdecydowane zapachy. Powiem nieskromnie, że to jest chyba mój najlepszy makijaż drogeryjny. Naprawdę. Wszystko mi się tutaj podoba. Zarówno oczy, jak i cera, jak i usta. Wszystko. Absolutnie wszystko. Mam wrażenie, że ostatnio jakaś karta się odwróciła i pod względem makijażowym wszystko idzie według mojego planu. Albo może to jest kwestia tego, że zaczął się maj, a maj jest takim dobrym miesiącem. Mam nadzieję, że Wam ten makijaż spodoba się równie mocno jak mi. Pamiętajcie, że do 19 maja macie czas, żeby skorzystać ze wszystkich promocji na te rzeczy, których dzisiaj używałam. No w tym folderze jest naprawdę pełno dobroci. Tu jest też bardzo dużo rzeczy, które ja Wam polecałam na kanale w ulubieńcach, czy też w innych filmach, także polecam Wam ogólnie przejrzeć cały folder. No i jeżeli mielibyście tylko jedną rzecz dzisiaj wyciągnąć z całego filmiku, z całego folderu urodzinowego, to ja bym od siebie gorąco poleciła te Turbo Magic pigmenty z Constance Carol, Eyeliner Złotys Edition by Rimmel, przepiękne złotko, no i te paletki z Revlona, mistrzostwo świata, naprawdę, czysta przyjemność. No i właśnie, to jest chyba najładniejszy makijaż drogeryjny, jaki kiedykolwiek mi wyszedł, a na pewno był to najbardziej bezproblemowy i taki, wiecie, płynący makijaż drogeryjny, jaki kiedykolwiek robiłam, też po części za sprawą tych paletek. A tak naprawdę to ciężko byłoby mi wypunktować najfajniejsze rzeczy z dzisiejszego filmiku, bo no wszystko mi się podoba, także wszystko jest fajne. Jak zawsze w opisie pod filmem zaniecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. To będą linki do sklepu internetowego Superfarm, bo wszystkie promocje, które Wam dzisiaj przedstawiłam, obowiązują zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Przesunę się na bok, bo tu się pojawią dwa ostatnie filmy, które na kanale się pojawiły. Zobaczcie, czy coś Was nie ominęło. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!